Do nowego Renault Clio jest dostępna szeroka gama silników benzynowych spełniających różne wymagania. Ten mocny i ekonomiczny czterocylindrowy silnik TCE o pojemności skokowej 1332 cm3 jest wyposażony w turbo doładowanie. W połączeniu z automatyczną skrzynią biegów DCT, czyli dwusprzęgłową skrzynią biegów z 7 biegami, rozwija moc 96 kW i zapewnia 240 Nm momentu przy 1600 obrotach na minutę. Oznacza to wspaniałe osiągi podczas jazdy nowym Renault Clio. Jest wyposażone w najnowsze technologie służące maksymalnemu zmniejszeniu zużycia paliwa oraz emisji zanieczyszczeń. Na przykład jego układ sterowania zmiennymi fazami rozrządu umożliwia zmniejszenie zużycia paliwa przy jednoczesnym zwiększeniu osiągów. Jego lekkość wynika z tego, że jest wykonany z aluminium, a niektóre jego części z innych wysokogatunkowych materiałów, jak grafit i karbon, które zwiększają wytrzymałość, ograniczając zarazem tarcie. Idąc z postępem technologicznym i w myśl nadrzędnej strategii obniżania zużycia paliwa, jest on także powiązany z systemem Stop & Start. Gdy tylko zwolnisz całkowicie pedał hamulca, zatrzymując się na światłach lub w korku, system przestawia silnik na tryb czuwania. Dzięki temu pojazd przestaje emitować jakiekolwiek zanieczyszczenia i możesz rozkoszować się ciszą, siedząc w jego wnętrzu. System automatycznie uruchomi silnik, gdy tylko zwolnisz hamulce. Tej technologii towarzyszy odzyskiwanie energii w czasie hamowania. Energia ta, za pośrednictwem alternatora, jest magazynowana w formie prądu elektrycznego w akumulatorze. Umożliwia to podtrzymanie naładowania akumulatora bez użycia silnika. System ten jest powiązany z ponownym uruchamianiem silnika za pomocą funkcji Stop & Start. Wreszcie silnik jest wyposażony w katalizator, który redukuje tlenki azotu i węglowodory w gazach spalinowych.